OK. Uruchamiamy. Tworzymy nowy projekt. Next. Wybieramy archiwiz. W tym przypadku uzyskamy dostęp do szablonów stworzonych przez Epic, w których wykorzystamy jakby największą jakość wizualną. Aktywujemy opcję Ray Tracingu. Tworzymy projekt. OK, tworzymy nowy poziom. Empty level. Zaczniemy od samego początku, byście mieli jakiś wgląd, co, na co wpływa i jak funkcjonuje. Wcześniej przygotowałem sobie proste obiekty, z których będę budował wnętrze. Zaraz coś tutaj znajdziemy. OK. Mamy tutaj obiekt, który będzie naszą podłogą. Jest to boks o wymiarach 6 m na 6 m, grubości 20 cm. Będzie on naszą podłogą. Jak wrzucamy coś do sceny, dobrze jest zwrócić uwagę na położenie. Tutaj wygląda na to, że jest jakieś pół metra nad ziemią. Umiejscowimy go na wysokości 0. Wczytamy też ścianę. Zasada jest podobna, jest to prosty boks o wymiarach 3x3 metra. Warto jest włączyć tą opcję. Spowoduje ona, że obiekt będzie nam przeskakiwał co 10 cm, ułatwi nam to później rozmieszczanie ich w przestrzeni. Tu możemy sobie kontrolować, jak mocno ma przeskakiwać. Teraz skacze co pół metra. Czyli tak, wracamy sobie do 5 cm. Ustawiamy obiekt tutaj. Przytrzymując Alt i strzałkę kierunku skopiujemy obiekt. Mamy dwa obiekty. Kopiujemy. Obracamy o 90 stopni. OK. Znowu kopiujemy. Dlaczego w taki dziwny sposób to robię i buduję z elementów? No, w ten sposób unikamy jakichkolwiek błędów w geometrii eksportowanych z innych programów obiektów. Ma to jeszcze jedną walną zaletę, że możemy w dowolny sposób zmodyfikować pokój, czyli przestawić ścianę w prawo, w lewo, poszerzyć drzwi, przesunąć okno, co jest bardzo pomocne w przypadku, gdy klient wprowadza zmiany. A tak wiązałoby się to z edytowaniem obiektu w innym programie, no co, jak wiemy, nie jest wygodne i zabiera sporo czasu. Dobra, zbudowaliśmy sobie tutaj jakiś pokoik z kilku ścian. Teraz trzeba by to w jakiś sposób oświetlić. A, ważna sprawa, wszystkie obiekty, które tutaj wkładamy, ustawiamy jako static, bo będziemy używać statycznego oświetlenia. Dobrze, dodajmy lights, HDR i backdrop. OK. To miganie jest spowodowane tym, że w tej samej wysokości znajduje się podłoga, jak i HDR i backdrop. Przesuniemy to sobie o 25-30 cm w dół. I dodamy światło. Directional light. Obrócimy je sobie w
A, w zasadzie nie, nie będziemy używać Directional. Użyjemy tej metody, której używam standardowo i moim zdaniem daje lepszy efekt i większą kontrolę nad sceną. Bierzemy Rectlight, czyli jest to światło typu area. Kierujemy je w stronę wnętrza. Teraz mamy tutaj kilka parametrów, jakby source wellig i source height, czyli wysokość. To dość ważne parametry, bo im większego rozmiaru użyjemy, tym dostaniemy bardziej rozmyte cienie. No ja proponowałbym tutaj w tym przypadku dać 128 razy 128. Musimy też kontrolować siłę, ale tu na razie zostawmy i robimy static. Światło. Dobrze, czy to, jak to nam tu w środku wygląda? Ok, światło gdzieś tam zaczyna wpadać. Tutaj mamy teraz z tym HDRI backdrop ciekawą sprawę. Klikając na tą ikonkę Edit, dobierzemy się do tego komponentu od środka. Tutaj mamy opcję tego komponentu HDRI backdrop, który składa się z jakby spod elementów. Standardowo w tym opcju macie mapę HDR. Ja używam białego obrazu HDR, bo no jak widzicie tutaj niebo, ziemia, no niebo mamy niebieskie, ziemię brązową. Te kolory będą nam wpadały do wnętrza i kolorowały wszystko na niebiesko. No, fotografowie później usuwają to, używając balansu bieli, białej karty jako wzoru. Pominiemy ten cały problem, od razu użyjemy białego koloru. Będziemy w ten sposób mieli białe światło bez tam domieszki żadnych kolorów. Ok, standardowo jak włączycie HDRI backdrop, będziecie mieli aktywowane te trzy ptaszki: Cast Rider Team Shadow, efekt. O, nie będę omawiał, o co tutaj chodzi. W każdym razie wyłączamy je, ponieważ te trzy parametry są odpowiedzialne za obliczanie w czasie rzeczywistym oświetlenia metodą ray tracing, ale no, wygeneruje nam to trochę szumu w scenie, a skoro i tak czy tak używamy statycznego oświetlenia, ten szum jest nam zbyteczny, bo będzie nic poza pogorszeniem jakości nam nie da. Siłę światła ustawiamy na 3 i to jest też ciekawostka, bo powiedzmy ta siła światła będzie faktyczną siłą światła, która będzie oświetlała nam scenę. Tutaj też mamy parametr intensity, czyli siłę, z tym, że on nie ma bezpośredniego wpływu na światło sceny, tylko jakby reprezentuje to, co widzimy, czyli zwiększenie tutaj siły nie spowoduje większej jasności we wnętrzu, a spowoduje tylko większą jasność optycznie. Czyli jeśli chcemy wpuścić więcej światła do środka... Iwo, otwórz mamie. Iwo! Dobra. Zobaczcie, jak teraz tutaj zwiększymy. Mamy jaśniej, ale nie spowoduje to większego światła w środku.